wódkę w samochodzie, ale poszedł do jajka. I jajka podobno opił. Bo jeszcze ten rybarczyk przyszedł do nas, mówi: ty opijasz mi kierowcę samochodu. A tak mówi: jakiego? A ty, ja miałem się zapytać ten, a puszki po ile są teraz? 4,50. Za kilo? Na kilo. No to dobra cena, ale... taka nie, no nam lepiej niż 3,50 na pewno było, nie? No, ale ja już teraz nie obliczę puszek. Bo obliczyłam puszki ostatnio, jak byłam, miałam też dwie torby i mnie wyszło mniej niż na kilogram. Tak? No. No ja też, ja biorę na kilo właśnie, się tylko płacę. No. A 4,50 to niezła cena jest, kurwa, no. Ty, ja chodzę tylko raz w tygodniu, jak zbieram. No, mówię, ale nie to jak ten miał, że kurwa już był po 4, bo 3,50 już było, no bez przesady już, kurwa, nie? Jak zamknął, to miał 4 złote, a tam było już 4,50. No tak, ale to, że on nie powiedział, że gdzie się, czy on w ogóle zamknął, czy on się przenosi, kurwa, nic nie powiedział ci. Nie powiedział. A ty się nie pytałaś o tym składzie, czy on zamknął, że on gdzieś się przenosi, czy gdzieś inne miejsce? Na składzie tutaj, na targówce. To dwa tygodnie temu się wyprowadził, nic nie jest napisane, ale może było napisane, kurwa, wiesz, te kurwa, kurwy gluty zerwali i tyle, no. Ja myślałem, że to Jadzia, chociaż się go zapytałeś, jak tam była, że on zamyka czy coś, że wiesz, nie? Mi to się wydaje, że najlepiej się zapytać tych, którzy jeszcze tam zostali, wiesz, tych mechaników, wiesz. Mechanicy jeszcze są. Tak. Tak? Są jeszcze mechanicy? Tak. Tak, mówili, że jeszcze 2 tygodnie, 3 tygodnie góra i też tam się zbija. Bo... tam jest teren wykupiony wszystko. Wykupiony, mają bloki stawiać. No. A, deweloper, no tak mówiłem, no z parkingiem podziemnym pewnie, no. No. A już nie będzie przejścia. No i tak nie było przejścia. No nawet jak postawią, bo to moment postawią, no to co, nawet jak przez Targowy będzie przejść jeszcze...